To widzisz, że jest stówę, wszystko zajęło. No powiedz ten wiersz o mózgu. Już mówiłem 100 razy, setki razy. Wiem, ale fajny jest, to powiedz go 101. Tak? Sam go widziałem 20 minut. To mów go. Mózg zwinięto ciasno zwoje, kurczy w głowę myśli swoje. Ciasna czaszka go opina, ciasna ciśnie go opinia. Wąska gniecie go opona, każda strona uciśniona, mógłbym światę zawojować. Myśli mózg, gdyby nie głowa, jestem wielki, lecz ściśnięty. Cały obszar mam wymięty, co wymyślę, muszę upchnąć, schemat zwęzić. Rzadko twórczo mam swobodę, świat mi robi z mózgu wodę. 20 minut go pisałem, chłopie. Fajny wiersz. Ale 20 minut go pisałem. Darek, a myślałem, żeby tobie wierszy wydać. Normalnie. Ty wierszy, żeby to postawić. No będziemy myślał, będę pisał i to sprzedam. Jakieś wiersze? Proszę? Znajdź coś jeszcze? Ale to pisałem takie życiowe, takie realne. Takie coś na pamięć? Konkretne takie. A może byś wyniósł, on pokazał to? Dobra, a może byś sam napisał, kurwa, gamoniu? No ale ma to napisane w domu właśnie. Masz napisane, Darek? Co? Masz wiersze napisane w domu? Mam, 218. Tak? Co ty? No 218 wierszy. Potem pisałem dla dziewczyny. Pisałem coś dla siebie, ale pisałem dla dziewczyny pewnej. Raczej ona była duchowo nieobecna, ale pisałem to... duchowo była nieobecna, ale pisałem dla niej i dla siebie, od siebie coś. Przejdźmy, poczytamy te wiersze. Dobra, idę po piwo. Dobra.